Siemano kochani, ćwiczenie na szybkie kostkowanie. Ja wiem, że to po obejrzeniu filmiku nie będzie efektu takiego łokuźwe zapiernicza. Na przemienne kostkowanie i szybkie kostkowanie bierze się przede wszystkim z godzin ćwiczeń. Z godzin ćwiczeń czy minut ćwiczeń, może być i 15 minut ćwiczeń, już to umiesz rozkminić. W każdym razie chodzi przede wszystkim o to, żeby nabrać, ja to zawsze mówię, nabrać takiego flow w kostkowaniu. Jeżeli sobie włączę kanał czysty, jest kanał czysty. Tutaj chcę Wam pokazać, jak to, o co tutaj chodzi. Po prostu biorę sobie najlepsze takie ćwiczenie, pierwsze podstawowe, biorę sobie po prostu pustą strunę, może być najgrubsza. Robię punkt oparcia, o którym mówiłem już w niejednym filmiku. Punkt oparcia, gdzie po prostu opieramy się palcami, w zasadzie ja serdecznym, albo inaczej ja nazywam to jest drugi faker. Pierwszy faker to jest ten, a to jest drugi faker, czyli drugim fakerem, albo inaczej palcem serdecznym, opieram się na gitarze. Nie musi to być ten jeden palec, może być, po prostu mogą być wszystkie trzy. I mam ten układ do kostkowania. O, teraz kostkuję. Piórko wystaje niewiele poza obrys palca. Trzymamy piórko w dwóch palcach i uderzamy na przemian. Zarobiście, wszystko widać, nie? I teraz bardzo trudne na początku jest to, żeby przejść z tego wolnego na... No dość to jest trudne, ponieważ tutaj mamy... Każdy dźwięk jest jakby osobnym dźwiękiem. Tym. Musimy z tego przejść na takie kostkowanie, które po prostu jest takie jakby płynięcie. I to jeszcze jest bardzo ważne, żeby to było na tyle już obcykane, że można było mówić, ja mogę na przykład to grać i cały czas gadać, prawda? Bo napierniczamy, gadamy, coś opierdolamy, nie? Żeby jakby to robić już automatycznie. Bardzo jeszcze jest ważne to, żeby mieć w głowie cały czas czwórki. Cztery dźwięki. Trzy czwórki. Dwie czwórki, no tak, dwie czwórki, trzy czwórki. W każdym razie... 2 za 4, to ciężko wymawiać, ale chodzi o to, żeby w głowie mieć tą powtarzalność tych dźwięków, że to są te cztery dźwięki, które gramy w kółko. Nie jakaś ilość, nieokreślona ilość napierniczamy, prawda, padakę sobie robimy, tylko cały czas. I tak, zapraszam serdecznie Ciebie do zagrania tego ćwiczenia. Przester. Bardzo ważne jest, żeby włączyć przester. Przetwornik oczywiście przy mostku. Miałem przedtem przy gryfie, a teraz przy mostku, żeby było mocniejsze brzmienie. Zresztą słychać, jest bardziej takie siarczyste. To jest przy gryfie. No i teraz bierzemy pustą strunę i po prostu sobie gramy. Spróbuj ze mną to robić. Ważne jeszcze jest to, żeby na przesterze położyć nadgarstek mniej więcej w tym miejscu na gitarze, mniej więcej w tym miejscu, nie na mostku, nie tutaj na przetworniku, tylko tutaj nadgarstek, w sensie tutaj ten palmuting. Też są lekcje na ten temat, więc to sobie jeszcze możesz rozkminić. I dobra, i po prostu gramy na razie wolno. Stopniowo zwiększał tempo. Myślę, że to może, nie wiem, czy ty słyszysz to, jak ja gram, ja w każdym razie cały czas mam
cały czas 4. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I zresztą było to, no przynajmniej w moim poczuciu wyraźnie to słychać, że to grał czwórkami, ale ktoś z zewnątrz patrzy, ale napierdziela, no nie? Więc teraz kolejne zadanie byłoby takie, że przegrać sobie to ćwiczenie z tłumieniem do nadgarstkiem na każdej strunie. Palce, tu gram cały czas z tym samym tempie. Każdy ze strun sobie przećwiczyć. Możesz sobie zrobić tak, że po prostu po pierwsze ćwiczenie gramy 4 razy każdy. O, w ostatnim było 3. Czyli najpierw po prostu gramy po 4 każdy. Od najgrubszej do najcieńszej, a później wracamy od najgrubszej do najcieńszej i od najcieńszej do najgrubszej. Czyli pierwsze to jest to. Jeszcze raz. A drugie. To jest właśnie bardzo ważne, żeby mieć, żeby cały czas, że gramy cały czas. Nie, że pauza. To jest oczywiście jako pierwsza wersja, prawda? Ale chodzi generalnie o to, żeby grać po prostu, żeby płynnie grać. Przechodzimy z jednego do drugiego, Później możemy sobie zacząć rozkminiać zupełnie jakieś inne rzeczy. Chodzi o mnie o lewą rękę, bo tutaj na przykład możemy cały czas napierniczać, prawda? Tu kostkujemy cały czas, a tutaj na przykład na piątym progu. Szósta strona na piątym. I poszczególne struny na piątym progu. Tak robię, że teraz przynajmniej tak robiłem, że po prostu robię sobie tak, jakbym szedł po drabinie, że niekoniecznie schodzę pierwszym palcem cały czas w dół, tylko na przykład pierwszym, drugim. I wchodzę później tak samo. To można tak powiedzieć, a to utrudnienie, przecież ja mogę sobie grać wszystko to pierwsze oczywiście. Jak gramy pierwszym, to pomiędzy poszczególnymi strunami mamy wyraźne takie urwanie. Trum, 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 trum. Oczywiście ćwiczmy to aż do tego momentu, żeby przeskakuje sobie pierwszym palcem i żeby nie było przerw, no nie? Więc to wszystko kwestia wyćwiczenia. W każdym razie, dobra, ja Cię zostawiam z tymi ćwiczeniami. Możesz sobie zrobić, grać to na pozostałych strunach, pozostałych progach, nie strunach, tylko progach. Po prostu sobie przejeżdżamy. Po kolei, nawet możemy zacząć od pierwszego, wszystko na pierwszym. 4 uderzenia. Prawda? Idziemy w dół i później robimy też to ćwiczenie, żeby w dół i od razu do góry, w dół i od razu do góry. W dół do góry, w dół do góry i kolejny próg po progu się przesuwamy. To jest naprawdę genialne ćwiczenie na synchronizację tutaj i na kostkowanie. Przede wszystkim na szybkość kostkowania. Jeżeli jakieś problemy masz, pisz w komentarzach na dole.
I oczywiście serdecznie zapraszam do zakupu mojego kursu gry na gitarze. W opisie też są informacje na temat zakupu i na temat wszystkiego, co jest związane z tym kursem. Tak więc dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, bajo!